Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w 40. odcinku z Borderlandsa. 40. odcinek, mamy już 40. Zobaczymy, co w tym odcinku się może wydarzyć. Nasza misja jest taka, że musimy uwolnić Claptrapa, który jest porwany w Old Heaven. Aha, czyli się od razu możemy tam tepać. Old Heaven, proszę bardzo. Dobra, zamknij się, nie mam czasu z tobą na rozmowy. No chyba, że jakieś misje poboczne, to wiesz, może mnie wtedy ostrzec, ale tak to nie muszę, nie dzięki. Okej, dobra, czyli gdzie jest nasz Claptrap? Aż tutaj go przygnało. No dobrze. Skoro tak, no to do roboty. Mamy co uzupełniać amunicji? Nie ma co. A coś na sprzedaż? Nic. Jestem czysty. Dosłownie. Wybaczcie, że tak teraz jakoś późno nagrywam, ale jakoś się mocno wciągnąłem w grę FIFA World. Niby darmowa, a tak wciąga, że można grać nawet dniami. Ale troszeczkę się odciągnąłem i wziąłem się za coś typowo Borderlandsowego, czyli naparzankowa strzelanka z misjami. Wywalone mam na was, szczerze mówiąc. Ups. O kurde, żeśmy trafili tam, gdzie nie trzeba. Dobra, przynajmniej to przeżyję. O kurde, dobra. Tu żeśmy nieco przesadzili. Oj. No, kucnij, dobrze. Poobstrzeliwali nas. Ale my sobie tu doskonale poradzimy z takim zagrożeniem. A nie sobie mogą strzelać. Ja mam na nich wywalone, szczerze mówiąc. I tak już mam dość wysoki level, 33, tak jak to powiedziałem w poprzednim odcinku. No dobra, to do roboty. Dobra, gdzie jest ta maszynka? A, zniszczymy ją szybko. Oh yeah. I wybuch nuklearny. Tutaj jeszcze mamy tąbeczkę bym... Nie, tam mamy do uwolnienia. Tylko najpierw bym ich powybijał. Snajperkę jeszcze weźmiemy. Ło, jeszcze tam turret jest. Ty patrz, trafiliśmy ich nieźle. Dobra, teraz odczekamy chwilę, aż nam się tarcza nieco bardziej zregeneruje. Ale jest jazda i o to chodzi. Dobra, już spokojnie. Gra funduje nam, myślę, że końcówkę przygód. Jeżeli mamy uwalniać Claptrapa, to ja uważam, że to już pewnie będzie końcóweczka. Ło! To żeśmy się nieco teraz ześlizgnęli. Ale to nie jest problem dla nas. I tak się przecież uwolnimy stąd. Dobra, teraz trzeba iść na kucaka i uważać. A co tam będziemy na nich zwracać uwagę? Zwalać mi z drogi, dobra. Okej, uwolniony. Okej, jest. Uwolniliśmy Claptrapa. Yo, madafakerze. No. No co ty nie powiesz? Oh yeah. Ostatni kawałek. O kurde. Mamy ostre zadanie. Dobra, zajebiście.
Tylko gdzie teraz? Salt Flats. A mapa gdzie nas sprowadzi? No a to teraz musimy się stąd uciekać. No miałeś skoczyć! Babo! Zapomniałaś się trochę? Skakać masz. Tak, o, dokładnie. To tak samo. Dokładnie tak jak ci kazałem. No. My stąd uciekamy. Nie chce mi się z nimi walczyć. Dość uciążliwe to jest. Dobra, uciekłem im. Ty patrz! Oporny! Zdychaj mi. Dobra. Szybko to zrobiliśmy, bo nie chciałem się ociągać. Jeżeli to ma być już ostatni odcinek, to lepiej, żebym to zrobił jak najprędzej, bez zbędnego pieprzenia. O, zajebiście. Salt Flats nie ma. Nie ma. Trzeba uciec tak. Dobra, nie mamy wyjścia. No kurde, co tak nas blokuje? Jakieś dziadostwo. Aha, to teraz do Rust Commons East. To mamy dość daleką drogę do Salt Flats. Okej, jakoś się ogarnęło. No, to jest to nasze Old Heaven. A mapa, gdzie nam wskazuje? O, mamy niedaleko. To git. Nawet nie trzeba pojazdu brać, żeby tam dotrzeć. No rozumiem, wszystko rozumiem. Dobra, dzięki, że mnie tam prowadzisz. Uuu, kolejna lokacja. To się szykuje, tu będzie ostra jazda. Może bardziej ostra niż kiedykolwiek. O, proszę. Dość tu ciekawie będzie. Dobra, mamy kolejną lokację. Sprawdzę, czy jest tu coś godnego kupienia. Czy... raczej też nie. Jakieś tarcze, które mogłyby mnie tu zaskoczyć? Nic, nic tu nie ma. Dobra, lipa. Tu sobie uzupełnimy nieco amunicji ponownie. Dobra. Może być. Nic nam tu nie przeszkadza. Te, co to było? O, grenade mode 83. A my jaki posiadamy? Zaraz sobie obczaję. Grenade mode. Też mamy podobne, więc niczym się nie różni ten od tamtego. Dobra, tu mamy pojazdy. Jest gitaśnie. No to dojazda. O. No, widzisz? Przestań. Przestań. Teraz jakby tu wjechać tak normalnie. O, tu jakieś mury. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. O, słyszę bandytów. Czyli nic w sumie nowego. Ale mi się nie chce z nimi walczyć. Bardziej bym się skupił na misji. Baron Flint. Kim on jest? Dziwne. A, trzeba będzie go zabić. Dobra, czarny brudasie, zarósł ci się brud na tej brudnej skórze, zginiesz marnie. O, o proszę, brakowało mi was. Żeby to się tylko dla nas źle nie skończyło. Dobra, niech się nam nieco pojazd zregeneruje. No bo oni tu widzę też nas ładnie jadą. A, to są patrole bandytów. Proszę, proszę. Czekamy na następny. O ile gdzieś w ogóle znajdę jakiś patrol bandytów. Nie wiem, przyjadę się wszędzie, gdziekolwiek. Może znajdę coś. O, to mamy budkę z broniami. Może coś się znajdzie dla nas.
O, pusto, pusto, nie. Wszystko bezużyteczne. Nic, nic tu nie ma. Szkoda. Ale możemy przelucić to wszystko. O, kibelek jak zawsze musi być z tyłu. To jest podstawa. A, nic tu nie ma. Oprócz hajsów. Okej, dobra. No to na pewno wszystko. Te szafeczka. Wiedziałem, że coś mi umknie. A jednak pusto. Nie, dobra, trzeba się skupić na tych patrolach bandytów. Na pewno gdzieś w tym miejscu będą. Trzeba się tylko dobrze przejechać po tym terenie i będą mieli solidne manto. Tylko ich znaleźć. No to nie będzie problem. Te! Co mi się stało? What the fuck? Chyba lepiej będzie was rozjeżdżać. No. Te, cichutko się zrobiło już. No ale dalej już szukamy bandytów, bo gdzieś się na pewno ukrywają. Nie na długo, nie na długo. Tu dalej jakieś skrzynki. A to mi nie jest potrzebne. Ło, ale żem stuknął. Ło. Ze strzelby pociskasz. A, nie na długo. O tak. Jeszcze nawalają. O ty. Dobra, już wróciłem. Tylko szkoda, że mi się pojazd fajczy. A to jest najgorsze. Ale no cóż. No nic nie zrobimy tutaj w tym wypadku. O! Zaraz wybuchnie. Wysiądź. Żeby nie doszło do wybuchu. No patrz! Jaki zajeb... No ja cię zamorduję za to. Zdychać. No. What? Kto to był? No, tam widzę, że z shotgunem kampi. O kurde, ile kasy. Tyle jeszcze nie dostawałem za was. Dobrze, ale tak chcecie się bawić? To tak się będziemy bawić. Dobra, tam jeszcze mamy. Jeszcze ktoś? Chce zebrać po zębach? Kurde no. Ale ten psychol miał farta, niszcząc tego pojazda, no. No miał farta. Nie zaprzeczymy. Ale co nie znaczy, że my też nie możemy ich pokonać. O. Trzeba wszędzie szukać. Bo nie mają tego od cholery pieniędzy. Dobrze schowanych. O, tu kibelek. Dobra. Ale trzeba znaleźć pozostałe oddziały. Ale teraz mamy ciężej, bo nie mamy pojazdu. Trzeba pieszo. O, proszę. I tam jeszcze akurat mamy. Ale my ich zniszczymy szybciutko. Nasza broń zadaje taki damage, że my sobie spokojnie poradzimy nawet na pieszo. No ale przynajmniej szybko padli. O to chodzi. O to tu chodzi. Dobra, znajdziemy jeszcze jeden patrol. I przedostatni i ostatni. I trzeba będzie zinfiltrować Tora i zabić Barona Flinta. Czyli mówiąc wprost, jest siekanina do potęgi. Co by tu jeszcze powiedzieć, bo co do Dead Space'a, znowu go nie ma zbyt często. O, tam jeździ patrol, mądry. Nie wiem, dzisiaj bym może go nagrał, jakby mi się chciało, a jak nie, to najwyżej w niedzielę. Albo z niedzieli na poniedziałek, bo za często i tak nie nagrywam tego Dead Space'a, jak zresztą dobrze wiecie. A MTA postaram się jeszcze dzisiaj nawet nagrać.
Tu do mnie. A, się nie skupiają na mnie. Teraz dopiero. Tu będzie ciężej, bo oni są w ruchu. I tak mam dużo ammo, więc mogę was strzelać. O, już im się fajczy. O, ktoś zdechł. Pięknie. Idealne wykończenie. Teraz szukamy jeszcze jednego oddziału bandytów i zajmiemy się naszym zagrożeniem, ale chyba tam jeszcze nie wejdziemy. Coś czuję, że tam trzeba będzie wejść po wybiciu ostatniego oddziału bandytów. I wtedy się zacznie prawdziwe piekło, z jakim będziemy mieli do czynienia. Ale jesteś zdolna dziołcha, dasz radę, pokonasz ich wszystkich i będziesz pro. Tam mamy jakąś budkę, może odpalimy pojazda. Albo i nie. Ło! Lol, ale był bug. Było tak ciemno. Ale już nie jest w sumie. Zwykła budka, nic nadzwyczajnego. Tylko szukajmy teraz ostatniego. Te? Tak, widzę ostatni oddział, stamtąd. Widzicie, jaki ja mam wzrok czasami? Nawet wywęszę coś, co jest 100 metrów, albo nawet więcej ode mnie. Dobra, przejdę się skillem, żeby było szybciej. I wykończymy tych bandytów. Dobra, tam są. O, to już są nasi. Kombinują coś. No, zapraszam, no zapraszam. No, jak mi przykro, już płoniesz. O, i proszę bardzo. No. Faka ci pokazuję, jesteś dla mnie gównem, brudasie. Już po tobie. Idę tam po ciebie. Tylko najpierw będę musiał twojego tora zniszczyć. O, tu mamy respiarkę pojazdów. Ale jeszcze słyszę bandytów. Więc to jeszcze nie koniec. A wręcz początek. O, ponawalamy się. Będzie przyjemnie i miło. No zapraszam. Czego się boicie? Śmierci? O kurde, ale nawalają. Dobra, który jeszcze? Gdzie jeszcze tak nawalają ostro? Moment, tu widzę bandytę. No, patrz, zrobił unik. No, poszło. Co my tu mamy? Same syfy, ale pozbieramy sobie. Możemy nawet polutować to miejsce. W sumie się może przydać. Dużo możemy tu znaleźć rzeczy. O, coś zebraliśmy rzadkiego. Jakiś klasmod. O, 72 skill. A to jest do pistola. To bardziej takiego dla huntera. Dobra, mniejsza o to. O, tu mamy amunicji nieco. Tu kolejna skrzyneczka pewnie też będzie. Tu nic nie ma. No, tu się szykuje ostra jazda i trzeba przyznać, że to będzie jedno z tych naprawdę większych bitew. No, poza tym, żeśmy w poprzednim odcinku nawalali się z jakimś wielkim gównem, które było banalne. O, proszę. O, biega, biega. Już nie biega.
to jeszcze. Łoty. Leżeć. Chciało mu się jeszcze wstać, ale nie dałem szansy. No, tu są hajsy. No. Tutaj, gdzie tak nawalają? Dobra, trzeba pewnie iść w tą stronę. O kurde, trzeba pomóc Claptrapowi. Dobra. To mu się pomoże. Idziemy, idziemy. Myśmy już tu dość się rozejrzeli. Dobra, tu się szykuje ostra biba. Jebut. Tu następny. Jebut. Który jeszcze? Tam jeszcze. Jebut. Przeładowanie. Ja, no, zastało mu trochę, chyba. Już nie. O, bieda, bieda tu jest. Damy sobie ze wszystkim radę. Na spokojnie. Tylko teraz trzeba znaleźć medykamenty dla Claptrapa. Inaczej będzie marnie. No, gdzie jesteś? Medykamencie. Sobie tak idę powoli. Nie się nie śpieszy. O, tu są medykamenty. O, dość łatwo. Nie sprawiło nam to najmniejszej trudności. Już wracamy. Trzeba mu pomóc, bo Bidokowi coś doleka. Dolega. Okej. Okay. Oje. I mamy kolejne 3 sloty. Okej. Okay. 33. Wstawaj, wstawaj. Już cię ratujemy. Może nas zaprowadzisz gdzieś. Okej, okay, już. Ożywiony. O, gdzieś nas prowadzi. No, wariuje, jak każdy kolejny Claptrap, ale nie! Tak jest! Proszę bardzo. Co tu nam dajesz? Jaka bazuka. Nawet bym wziął, szczerze mówiąc. Tak szczerze mówiąc, nawet bym wziął. Nie ma co, nie ma co. O, jaki celownik. Nie, no marzenie. Dzięki, Claptrap. Taki, o taki prezent mi chodziło. O, odwdzięczył się. Tam. Tylko my teraz idziemy. W tym rzecz. Dalej, tam widzę budkę jakąś. Będziemy zadawać jakieś prawie 2400 damage'a. Jak nie lepiej. Uzupełnimy sobie amunicję ponownie. Mamy tu budkę. To wykorzystamy. Co to jest? A, dziadostwo. Dziadostwo. No same dziadostwo. No nigdy się nie będę chyba doczekiwał o jakąś lepszą tarczę, no nie? Nie mam, nie mam nawet o czym marzyć, no bo to jest najlepsza tarcza, jak do tej pory. I lepszej nie znalazłem o chyba już od kilkunastu odcinków. Dobra, ale my się kierujemy w stronę misji, dlatego tak będzie lepiej, jak się skupimy bardziej na tym. O, słyszę, słyszę tego dziwaka. Dobra, o, 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 strzela tam ze shotguna. Dobra, leżysz. Ucieka, ucieka. Tchórz. No. Coś jest? Nie ma. Te. Tak się kampiłeś. Dobry. Już, już. Grzeczniej. Grzeczniej. Okej. Okay. Dawać więcej hajsu. Za mało żeście mi dali. No. Się wbij tam, a nie robi tu jakieś sceny. Jakaś snajperka. Amunicja. Gdzieś jeszcze jakieś inne istotne przedmioty? Okej. Za niedługo będzie 1000 filmów. I nie wiem, co ja mam zrobić. Mam ten dylemat. Nie wiem, czy by sobie też nie zrobić przerwy.
żeby po prostu sobie obmyślić plan jakby utworzenia tysięcznego filmu, jakby takiego, nie wiem, zwiastunu, nie wiem, bardziej, nie wiem, uczczenia tego momentu, w którym wrzucę tysięczny film. Nie wiem, bo pisaliście, co będzie na tysięczny film, to chyba będziecie mi się musieli tutaj podsunąć jakimś pomysłem. Bo sam też mógłbym coś wymyśleć, tylko musiałbym na to poświęcić parę dni, może nawet i tydzień, żeby plan został opracowany. Okej, dobra. No a więc mówiłem, albo wy mi podsuniecie pomysł na tysięczny film, albo sam będę musiał kombinować. To raczej te... proszę, tu mamy dopiero jakieś dzieło. Moment, które by tu wziąć? Na pewno to zastąpimy, nie ma co. O kurde, jaka broń. Nie, no nie ma co. Zoom, ciekawe jaki to jest. Zoom 4.3. 100% mili damage. O, ładnie. Damage będzie. No, to nam się tu opłaciło przyjść. O, tu mamy kolejną jakąś taką broń podobną. Ale to już jest mniejszy problem. Teraz idziemy tam, więc czeka nas kolejne wyzwanie. Tu kolejna skrzynia. Dobra, tu mamy same pierdoły tak naprawdę, no. Okej, Ignite tutaj. Czyli dobra, ale możemy to wszystko zebrać na sprzedaż, aby zarobić na tym więcej. I tak mamy naprawdę dość kasy. Teraz co dalej? Gdzie my mamy zmierzać? O, to teraz uderzamy z pistola, jeżeli chodzi o tą założoną broń. Ciekawe. No nawet nieźle. Tylko co dalej, no? Co, mam tu podejść? O, no właśnie, mamy tą windę towarową. Okej. Szykujmy się na tą ostrą jazdę. Zamknij się. Kurde, robisz lagi. Da fuck. I co się stało? Jakie gówno. Ej, no chcę wezwać jeszcze raz tą windę. Ej, co to w ogóle ma znaczyć? Ej, no bez jaj. A ta winda nie wróci? Ej, kurde, no wy chyba oszaleliście. Kurde, musiałem spaść. Ojeju, no i co? No, będę musiał chyba zrobić znowu cięcie. Okej, i teraz myślę, że mnie z tej windy nie wywali. No, teraz jakoś to będzie szło. Miejmy nadzieję. W miarę. No. I tak ma być. Nie wiem, co to miało być, że mnie tak z windy całkiem wydupcyło. Jakiś bóg i tyle. Dobra. Już, otwierać, dziękuję. Zapraszam, baby. Takiś kozak mądry? A coś ci nie chce działać neony. No proszę, zapraszam naszego najserdeczniejszego bossa. Pizgnę granatem. Ło! Widzę, że kogoś mamy tu jeszcze od nawalania. Takiej z bazuki typowo. Te! No kurwa! Wypierdylaj mi stąd. Kozak przyszedł, kurde, i myśli, że mnie zniszczy. Zajebany pedzio.
Kurde. Ten łeb czemu moc strzelić? O kurde. Nie, teraz to już nie ma żartu. Te! Na zastu... No dzięki! O! Jeszcze się uda, jeszcze się uda. Jest! Masakra! I teraz to już jest naprawdę masakra, co tu się dzieje? Dobra. Na szczęście zabiliśmy. Bo już by to było dla nas, wiecie... skazane na niepowodzenie totalne. A tam widzę, że więcej tego gówna chce nawalać się. Strasznie lubi, jak dostaje. Jak brutalnie dostał. I tak mu dobrze. Moment, my tu polutujemy sobie, zanim zaczniemy się z nimi nawalać. A chociaż nie! Przyszło więcej tego dziadostwa. O kurde, teraz to robią istny chaos ze mną. Kurde, poszło. Tak dziwnie się trochę z tej broni strzela, ale jest git. To najważniejsze, ale z nami jest niedobrze. I to jest właśnie źle. Bo jeszcze tak dalej i naprawdę możemy nie pociągnąć. O kurde, co to jakiś... Walaj mi! O kurde, nie, teraz to już trzeba się bać. O kurde, pizdnął granatem. Kurde, jakiś boss. Nie wiadomo jaki. O, jak mi przykro. Jak mi przykro, żeśmy się zdechnąć na raka. Te, kolejny, teraz Franz. Łoty. O kurde. Rzucaj, rzucaj mu granatem. Więcej, więcej. Zdychasz u mnie. Poszło mi stąd. Mało ci jeszcze. No już powinieneś sobie odpuścić i przyjść tu do mnie, walczyć. Kurde, jak chłop, a nie mi wysyłać jakieś marne kości, które w ogóle mi tu nie sprawiają żadnego zagrożenia. Kto jeszcze? Zapraszam. Ło. Widzę, że się tutaj ostro dzieje. Kurde no. Sam nie umie walczyć, tylko wysyła jakieś spróchniałe gówna, które nawet wojownikami nie powinno się nazywać. Kto tak nawala? O, tam jest Baron. Chwileczkę, ze snajperki go możemy tak pojechać. O kurde, jaką ma bazukę. O, dostał. Dobra, idzie. W końcu się odważył. W końcu ma odwagę. Kurde, po tobie. Łoż ty w życiu. Dobra. Tak chcesz się bawić, momento.
No, zapraszamy. Zapraszamy. No i już długo nie pociągnie. Już długo nie pociągnie. Gdzie on to jest? No, Baron. Jebci, koniec z tobą. No. Takiś był kozak. No, teraz to już po tobie. Co? Jakiś granatnik w ogóle to jest. Moment. Trzeba to będzie czymś zastąpić. Tylko właśnie nie wiem czym to zastąpić. Dobra, najwyżej to sprzedamy. Okej, trzeba teraz oddać tą misję. Ale widzę, że oni sobie jeszcze nie odpuszczają. Dlatego im też trzeba będzie przemówić do rozsądku, żeby poddali się, no, no bo nie ma sensu stawiać mi już oporu. Już i tak dość dostali ode mnie. Kurde. Odłóżcie tą broń i skończcie stawiać opór. To wam i tak nic nie da. Nic nie wskuracie ze mną. Ło! Co to się stało? Jeśli mogę wiedzieć. Aha, jakaś skrzyneczka. Ostatni fragment. A, trzeba znaleźć Tanis. Dobra, gdzie mamy się kierować? Tam. Dobra, i może to będzie już ostatni odcinek. Jeżeli tak to się stanie, to będę... What the f... Ale ja przecież myślałem, że ona skoczy z takiej wysokości. Ale pizda. I co ja mam teraz zrobić? Ej, nie. No, this wasn't supposed to happen. Stand by. Co kurde? Ej nie, ja myślałem, że to jakoś się uda. A wy tak po prostu... No to mamy jakieś badassa. Co, mamy tu iść? Kurczę, nie wiem gdzie mam iść. A wy jeszcze nie wiem, kombinujecie. Zamknij się. Tylko dajcie mi jakieś wskazówki, nie wiem, kierunek tej lokacji. A jak nie, to No wiem, że mamy iść w tą stronę. Can you see me? With the echo network down, I can't see you. We're flying blind, friend. To ma wala tak we mnie. Tam. The vault can only be opened every 200 years. Że go stąd nie sięgnę. Nie ma lipy. To może mam wyskoczyć stamtąd. What? Jakieś nagranie takie trochę niedorobione, szczerze mówiąc. Ja mam cię w dupie głęboko. O, tu jeszcze nie byliśmy. Patrzcie. Ciekawe. No ale chciałbym stąd uciec. Nie chce mi się tu siedzieć. Nie ma tutaj... Jest ta winda dalej. A da się ją użyć? Pewnie, że się da. Dobrze. LOL. Zbugowane ciała. No nie ma co, no. No nie ma co. Może to będzie w końcu już finał. I skończymy serię Borderlands. Znajdziemy Tanis. Ciekawe, co nam będzie dane dalej robić. Dobra, mogę już sobie tak wyskoczyć, nie? No patrz, nie mogę, nie pozwalają mi. O, teraz jakoś idzie. Dobra, wywalone. Idziemy, idziemy, idziemy. Trzeba jak najszybciej stąd uciekać. Patrz, nie ma tutaj wyjścia.
Zaraz znajdziemy inne. Zaraz znajdziemy inne. O, kurde. A, tu już się grubo zrobiło. Odwal się ode mnie. Te, jak mam stąd uciec? Nie gadajcie. Nie gadajcie, że ja tu utknąłem. O dobra, tam jest wyjście. Łohoho. Dobra, uciekamy. Nawet nie ma sensu z nimi walczyć. Tylko od razu biegnijmy do Tanis, którą trzeba znaleźć. Dobra. Tak będzie szybciej i prościej. Ale i tak by mi się przydał pojazd. Nie no, ja liczę na jakiś naprawdę piękny finał tej gry. Bo jak dla mnie 40 odcinków z tej serii to już jest wystarczająco dużo. Też seria ciągnięta od stycznia to daje nam jakieś no dość duże zbiory odcinków. LOL. Dziwne, że jeszcze dostałem expa tak za nic. Ale dobra, jak tam chcecie. Tu nic nie ma, więc nawet tam nie podchodzę. Używamy tego skilla, żeby było szybciej. Bo jak żeśmy stracili pojazd, no to cóż się dziwić. Tak chcieliśmy, tak mamy. No jeszcze troszeczkę dojdziemy i znajdziemy naszą Tanis, która jest no na pewno w kłopotach. Zresztą słyszeliście, że miała problemy z sygnałem. Więc no jest w kłopotach, to tyle wiemy. Ale żeby ją jakoś uratować z tych problemów, to będzie to o wiele większe wyzwanie. Ale ją znajdziemy, spokojnie. Dobrze. Idziesz mi, tak, dalej. Dobra, nawet tam nie będę podchodził. O, jakaś jaskinia. Tam chyba trzeba iść. O ile się nie mylę. No to idziemy. O, kolejna lokacja. The back door. Nazwa mi się już kojarzy z taktyką w LOL-u. Ale backdoor to jest taki jakby... ja to tłumaczę tak dziwnie, powrót do jakby tego miejsca, nie wiem. Tak dziwnie to się tłumaczy, backdoor. Tak śmiesznie, bardziej... O. Szykują się tu jakieś larwy krabów. A, pajączki również. A, dobra, pająki. A, pięknie. Fajnie, że pająki mają snajperki. To jest naprawdę zadziwiające. Tu coś mamy? Nie. Pustka, dobra. Tu liczymy na to, że znajdziemy naszą Tanis. Więc trzeba mieć oczy otwarte wszędzie teraz. Zawsze się może gdzieś znaleźć. I czuję finał. To już jest po prostu jak dla mnie ostatni odcinek. Jeszcze na pewno bym nagrał coś z dodatków Borderlandsa. Bo mam. I bym pokazał mniej więcej te dodatki. I też pewnie to będzie taka dodatkowa seria. Ło, pudło! O, Evi, przykro. Co skaczesz na mnie? No, leżeć. Spokojnie. Już, skończ te swoje czarowanie, plucie, sranie w banie, ty pajączku. Banały. Nie dadzą sobie ze mną rady. Aż się zrymowało.
idzie za mną. Patrzcie, zaszyły się skubane. Ło. Dobra, już po problemie. Gdzie to dalej idziemy? Możeśmy tutaj doszli, jakaś skrzyneczka. Liczę na ostre tutaj przedmioty. O, proszę bardzo. Wszystko tu jest. Lecz na sprzedaż. Dobra, teraz pewnie przez ten mostek metalowy. I mamy checkpointa. Coraz niebezpieczniej jest. O kurde, królowa. Ona tu będzie sprawiać większe zagrożenie. Teraz król. Proszę bardzo. A, szybciutko. Co to dla mnie tam zabić rodzinę pająków? Nic w sumie. Idź dalej. Oj, coś czuję, że jesteśmy coraz bliżej Tanis. Tylko gdzie ona dokładnie jest? Dziwnie się jakoś tutaj czuję, szczerze przyznam. Ale mamy double skrzynki. Jakieś granatniki. Combat rifle damage. O, nie weźmiemy już, mamy full. Tu, o, ale mamy tutaj budkę, więc sobie sprzedamy te śmieci. Dobra, handel. Najpierw handel. Co my tu mamy za jakieś śmieci? Nie, to można sprzedać. To również na sprzedaż. Nie, to wszystko co ja tutaj mam, to idzie nam tu doszczędnie do sprzedaży. No, za chwilę będzie 900 tysięcy. Jeszcze trochę. O, ładnie, ładnie to wszystko nam idzie. Już mamy 900 tysięcy i liczę na to, że dojdziemy nawet do miliona. Więc będziemy już naprawdę OP bogaci. Tylko szkoda tych kilku zgonów, bo już byśmy mieli w tej chwili milion. Ale cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. To na sprzedaż. To wiadomo. Kolejne rzeczy na sprzedaż. Kurde, tu jest tego mnóstwo. Kto by z tego korzystał? Jest! Mamy milion. Zarąbiście. Taki mój wymyślony achievement. 101 milionów, kurde. Całkiem sporo. Tu mamy jakieś plazmody. To bym sobie z chęcią założył. Aha, to trzeba być żołnierzem, no to to jest i tak lipa dla nas. Więc to i tak idzie na sprzedaż. Jedno i drugie. Mamy teraz 110 milionów, kurde. Żeśmy się szybko wzbogacili, bardzo szybko. Dobra, idziemy dalej. Dziwne pomieszczenie. What the fuck? Mam się bać? Teraz mam się naprawdę bać? Kto ty mówisz? Aha, i pewnie tam trzymają Tanis. O kurde, ja już jestem w lekkim zdenerwowaniu. O kurde. Z czym ja tu walczę? O kurde. Znowu te wieżyczki. Ta, nie przecież mnie tu zniszczą. To tak szybko, że... Ja nawet nie zdążę się skampić. Ej, no patrz co oni ze mną robią. Ja mi nie dam rady. Nie chuja. Musiałbym tak walczyć. No nie mam innego wyboru. Dobra. Trudno. Poświęcimy się jakoś. Możemy ich w ten sposób zniszczyć. Da się, da się. Bazuczka mocna i niezawodna. Oh yeah.
pięknie. Co z tamtym kolesiem? Bo widzę, że coś kombinuje. No ja sobie tak ich zniszczę z tej bazuki. Mogę przecież, mam prawo. To jest już moja ostateczna taktyka. No jakoś w niego za bardzo nie mogę trafić. O, idą damage. Najlepsze damage. Dobra, zostałeś sam, kolego. O kurde. Dobra, bazuka na bazuka, mówisz? Ale no, okej, okej. Jak chcesz się bawić? To cię zniszczę szybciutko. Jakiś Master Max Cloud. Dobra, ło, ło. Patrz, zmienił pozycję. I to centralnie. Nie ma ze mną szans. Jest skończony. Patrzcie, jak go tu jadę. O, odpalił swoją wieżyczkę. Bo już wystrachany jest. O kurde. Dobra, dobra, wracamy na swoją pozycję. Wow, au, 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 po dupie trochę dostałaś. A, no spudłowałem. Fuck. O kurde. Te! Patrz, udało mu się. Rąbany. Rąbanemu się udało, a tyle już miał życia. Nie, no co za farciarz zarąbany. Ja tak się nie bawię, moment. Nie, ja cię tu szybko zniszczę. Kurde, tu nie ma. Tu nie ma co. No i gdzie jesteś? Tu. Tylko teraz trzeba z nim od nowa walczyć. Patrzcie, jak go tu jedziemy jak psa. Kurde! Co za pies zasrany. Takiś kozak mądry. Moment. Trzeba z tą już skończyć, bo naprawdę zaczyna mi ten koleś już działać na nerwy i to poważnie. No zginiesz, no ja ci mówię, że zginiesz. Dobra, odpuścił sobie wyżyczkę. No, pal się. Teraz takie krytyki będzie dostawał. Chodź tu, baby, nie bój się. O, wieżyczka chyba szybko padła. Nie, żyje jeszcze. Kurde, no będziesz palił się dalej w piekle. Jeb, poszło. O. What the fuck? Jakaś snajperka. 800 damage i 0 jedynkowe jakieś. Co to w ogóle jest? O kurde. To jest taki karabin snajperski. Zarąbiście. Kurde. Ostro, na bogato wręcz bym tu powiedział. Dobra. Udało nam się ubić kolejnego bossa. Tylko coś czuję, że jeszcze nie koniec, bo trzeba znaleźć naszą Tanis. Idziemy w tą stronę. Crimson Fastness. Ile my w ogóle już nagrywamy? Takie pytanie, bo coś czuję, że trochę już za długo. Ale trzeba skończyć tę serię w końcu.
Dobra. No, te też się cieszę, wiesz? Dobra, same pustki, ale możemy uzupełnić amunicję ponownie. Nie no, powiem wam, ostre się tutaj rzeczy dzieją. I mi nie powiecie, że nie. Ale trzeba z tą serią już skończyć w końcu. No bo inaczej będzie lipa. Gdzie my to mamy teraz iść? O kurde, jako... Jak... I my mamy to jeszcze teraz przejść, tak po prostu. O kurde, to jest ta broń masowego rażenia. No tak. Damage podobno ostry. Nieprawdopodobnie ostry ma być damage. Ale oni i tak mnie jadą, jak chcą. Moment. Dobra, minęliśmy ich. Teraz zrobimy im atak z zaskoczenia. Jeśli to nam się uda. O kurde. Ledwie co, dajemy radę. Nie, broń OP. Tylko musimy jakoś to wykorzystać dobrze. Okej, idzie. Mamy tarczę. Jeszcze możemy użyć medikita, a więcej już nie mamy, więc to jest nasz kolejny problem. No, zarąbiście. No, załaduj się szybciej. Ło! Daliśmy radę. To nam wyszło, trzeba przyznać. Ale w dupie i tak jesteśmy nieco. Jeep, jaki damage, o kurde. Dobra, niech nam się naładuje nieco tej energii. Ohoho. Nie, ta broń robi naprawdę rozpierdol. Na hita jedzie. No proszę, no to teraz już nikt nie ma z nami szans. Spokojnie możemy powiedzieć, że mamy idealną broń. Moment, tylko niech nam się nieco załaduje jeszcze. Tam jeszcze na górze ktoś jest, widzicie? No proszę, był taki mądry, dostał. O kurde. No proszę. My nie mamy już medykamentów, więc jesteśmy w dość ostrych kłopotach. Ciekawe dlaczego żeśmy tu poszli, jaki jest powód tego. Może to jakiś skrót. Kto wie, kto go wie. Tylko mamy problem, bo mamy low HP i to takie mocne. Tu się ma coś otworzyć. Co my tu mamy? Proszę. O, wyleczymy się. I to porządnie. Tu kolejne szafki. Co to było? Zaraz zobaczę. Zaraz sobie aż zobaczę, co to ja zebrałem. To jest to całe. Kurde, ale ta broń robi siekę. Moment. Teraz pójdziemy sobie górą. O ile nie znajdziemy jeszcze jakiejś drogi. Okej, dobrze idziemy. Miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. Chociaż nie. Kurde, no idźże tam gdzie trzeba, nie rób mi tutaj takich scen. Okej, teraz tutaj sobie odskoczymy, no i zaraz będzie kolejna sieka.
O kurde. Poszłeś mi stąd. Dobra, zaraz ich wszystkich powystrzelamy. Nawalają mi to tak okropnie. Ale żeśmy się teraz urządzili, a my nie mamy w ogóle podków, więc jesteśmy w dupie i to totalnej. Dobra, bylebyśmy się jakoś uratowali. Patrzcie, podują we mnie. Debile. Dobra, niech nam się tarcza zregeneruje. Wtedy będziemy mieli przewagę nad nimi. No teraz to żeśmy się załatwili wprost idealnie. Dobra, przeżyjemy to. Wszystko przeżyjemy. Dobra, teraz trzeba zrobić ostry prezent. O tak, pięknie. Okej, okay, już jest porządek. Gdzie my mamy iść dalej? Niżej jeszcze? O, a jednak. Jakaś tu skrzyneczka. Ktoś tu miał naprawdę dość ostre przeżycia w lochach. Dobra, bierzemy wszystkie te pierdółki. Szukamy Tanis. O, mamy naszą Tanis. Nie ma tu nic? Dobra. Siema. Aha, to jeszcze. O kurde. I teraz tam idziemy? Czy jak, bo ja już nie czaję dalej. Tak, trzeba. Dobra, jeszcze po tobie. Okej, okay. No, żeśmy zrobili ostrą siekę. No, come on, zapraszam. No to jest broń. O, i lepsza tarcza w końcu. Ten może... Nie da się tego artefaktu nałożyć. Co za lipa. Gdzie ta tarcza? Jest, nawet tu jeszcze mieliśmy taką tarczę. Myśmy jej nie zauważyli kompletnie. Zakładamy sobie tą. Wybornie, wybornie. Okej, okay. Zbieramy to wszystko. Ostro, ostro. Powiem wam, tu było całkiem ostro. Ale idziemy dalej, bo czeka nas więcej ostrej zabawy na koniec tego odcinka. O, to jakiś komputerek. Konsolka ostra. Wszystko ostre, nie? Dobra, jest. I co teraz mamy zrobić? Reaktywować transmitery konsoli. O kurde. Teraz oni będą siekać. Będą boleć. Te, co kampisz? Zaraz zdechniesz. Obiecuję ci to, że zdechniesz. Szybko i sprawnie. Gdzieś mi się skampił. No, on tam gdzieś poszedł, debil. Patrz, jakie mocne bydle. Dobra. Zaradzimy coś na nich, spokojnie. Dostaną taki damage, że oni się nie pozbierają do końca życia. No co tak słabo? Moment. No chodźże tu. Patrz za... Wojdupa. Dobra, zajmę się tamtymi. Bazuki możemy ich pocisnąć. O, teraz fajnie tu płoną. Drom te mordy. A tamten to chyba się zbugował.
Tamten już zginął dawno. Tego też trzeba będzie ubić. Łoty! Ej nie, to... Ej, to już jest podłe! Mega! Mega! O kurde. Dobra. Mam ich dosyć. Więc zrobimy taki myk. Zostawiam mnie w spokoju. Dobra, mam ich dość. Nie ma co. Ja mam ich dość. Tu już nawet nie warto było walczyć z nimi, tylko od razu uciekać. Mamy punkt skilla, z tego co jeszcze teraz zauważyłem. No właśnie, trzeba go wykorzystać, albo będzie marnie. Dobra. Nie wiem, czy kończy odcinek, czy nie. Te, co to jest? O. Takie rzeczy sobie teraz kupimy. Bo naprawdę obrywamy ostro po dupie. Aha, teraz ja muszę jeszcze coś posprzedawać. Jezu, ile tych pierdół tu mamy. A to wszystko jest takie bezużyteczne. Niepotrzebne. Kurde. Ostro, ostro. Dobrze, sprzedajemy to wszystko. Takie bezużyteczne śmieci. Jeszcze mamy dość szeroką listę tych rzeczy. Ło! Przeszliśmy się po ostrej kasie. Te! Kurde, czy ja się muszę szybciej prosić o to, żeby mi dali spokój? Dobra, już zaczynamy. Okej, dobra. Jeden dostał. Ale z czym oni walczą? O kurde, jakiś tam strażnik. Dobra, wyślemy na niego taki promień. Zadziałało. Dobra. Jakoś go szybko zniszczymy. Patrz, on zginie. No expa mi ukradli. Co za skubane szuje. No, spotka was kara odpowiednia. Proszę bardzo, macie porządek? Macie. Kurde. Powiem wam jedno. Masakra do potęgi Entei i... Ja myślę, że to już powinno się skończyć ta seria. Ale będziemy ją ciągnąć dalej. Na to wygląda. No i nie odstąpią mi. Moment, moment, niech nam się trochę broń załaduje. Dobra, poszło. A, na hita trafiony. Świetnie. Patrz, uciekł mi. A ja mu tak nie daruję tego. No, kto jeszcze? Który jeszcze chce? Dobra. Lepiej, żebyśmy się nieco streszczali. Bo im naprawdę bardziej zlekamy, tym dłużej materiał będzie trwać. A ja tego nie chcę. Ale chyba żeśmy teraz źle poszli. Takie mam przeczucie. No właśnie. A powinniśmy iść w inną stronę. To trzeba będzie dezaktywować tę konsolę. Dobra, mamy pojazd na szczęście. Mam już dość piechotą. To przynajmniej przyspieszy nam proces grania. No trzeba będzie chyba jednak inaczej się przejechać. Innego wyboru nie mamy. Aha, to jest droga powrotna, więc chyba żeśmy się nieco pomylili. No sorry. No kurde, jedźże.
Aha. No, nieźle, nieźle. Teraz tak idziemy, no. Czyli dobrze, żeśmy chodzili. Patrz, jaki low. No, już nie ma tego lowa. Po nim. Ładnie, dostał. Po mordzie. Teraz w tą stronę idziemy, a myśmy poszli w drugą stronę. I nasz błąd. O kurde. Okej, zrobiliśmy taki myk, żeśmy ich po prostu jakoś zaskoczyli. Kurde, oni mnie tu mogą wykończyć. Na spokojnie. Jak dostał? Kurde, to dzieło mnie chce chyba rozpruć. Trafione. Dobra, tam mamy. Ajajaj. No dostał coś tam, ale to nie dużo. Dobra, zdechłeś. Coś jeszcze? Kurde, ta broń jest epicka. Nie trzeba jej w ogóle przeładowywać. O kurde. Nie. Tu trzeba jednak zastosować się do leczenia, inaczej nas to wykończy. Już. O, dużo ma to leczenia, trzeba przyznać. Więc w sumie dobrze, żeśmy kupili tyle od razu. Przynajmniej przeżyjemy dłużej. Tylko nas martwi to, że mamy takie coś do wykończenia. Dobra, zgubiliśmy go. Poszło. Co to? Jakaś tarcza. Dobra. Co? I co teraz? Co ja mam zrobić? Ha? Dziwne. Nie wiem, na co żem tu przyszedł, skoro nic nie mogę zrobić w tym miejscu. Może inaczej. Dobra, teraz już naprawdę się zdziwiłem, co tu mam zrobić. Jak zwykle coś jest nie tak. Aha, tu mamy takie pomieszczenie, dobra. Już naprawdę czasami myślę, żeby lepiej skończyć odcinek i go podzielić na dwie części. Tak przynajmniej mnie się będzie wydawało za najlepsze. Dobra, idź. Dość hałaśliwe pomieszczenie. Tutaj idziemy. Okej, tu mamy tą konsolkę. Jest. Świetnie. Teraz następna, pewnie gdzieś wyżej. Jak dobrze pójdziemy. Okej, dobra. Tu mamy bonus w postaci skrzynki. Co nam tutaj odpali za rzeczy? A bierzemy to wszystko. Uff. Czyli gdzie nas prowadzi kolejna? O kurde, ale daleko. Mamy naprawdę kawał drogi do przebycia. A to też nie jest jakieś łatwe zadanie. Zawsze będziemy napotykać jakichś wrogów. Nieważne jakiego to stopnia. Ale będziemy ich napotykać. Jesteśmy teraz tutaj.
Więc chyba, no pojazd nam nic nie pomoże w tym wypadku. Trzeba iść znowu pieszo. A tego akurat mi się nie chce tak robić, ale nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Chcę skończyć grę. Oczywiście skończymy, podzielimy ją na dwie części. Rzecz jasna. Zmontujemy ją ładnie i poleci jako dwie części ostatniego odcinka. Dziwne, że mi się to jeszcze wszystko mieści na tym dysku. Ale cóż zrobić. Okej, dobra. Tu mamy. Patrz! Jaki lomu został. Tam, o kurde, tam następny, jestem otoczony. Nie, 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 trzeba tu jakoś to zrobić. To tak naprawdę. What the fuck? Okej, dobra. Znowu żeśmy zastosowali się do takiej dziwnej taktyki. Dobra, zdechłeś mi tu. Co to? O proszę, jakaś tarcza. Coś tu jeszcze? Tu mamy tego kolesia. Lol, zbugował się. O kurde, on nas zaraz wykończy. Hola. Nie ma, nie wykończysz mnie tego łatwo i od razu. Bierz tego potkę. O, jeszcze mamy turetę do zniszczenia. No nie tak. Nie tak mocno. Dobra. Poszło. Git. Dobra. Teraz wiemy, gdzie iść. To zrobimy taki myk. Jeszcze trzeba będzie to jakoś zdezaktywować. Nie tak agresywnie. Ja tam sobie na górę tylko idę, spokojnie. Fuck. Jest. Dobra, tam trzeba wejść. Okej, dobra. Mamy szczęście. Jest. Jest. I dezaktywujemy to. No, udało nam się. Trzeba to tak robić. Wtedy mamy pewność, że zdołamy to wykonać. Dobra, uciekamy, uciekamy. Teraz trzeba znaleźć ostatnią konsolkę do dezaktywowania. No, jakaś bazuczka dość mocna. Z wyglądu przynajmniej. Dobra. Dobrze. Teraz do ostatniego miejsca. Uciekniemy im. Bardzo szybko i sprawnie. Oni nas nie zauważą nawet. No, nie wykryli mnie. Ale jednak strzelają. Ale ja im i tak uciekam. Nie mam czasu z nimi na bójki. Te. O kurde. Spowalniają mnie. Dość ostro. Dobra, tam idziemy. O! Won mi z tymi wieżyczkami. Moment. Bo coś czuję, że oni tu już mają wielki plan, który swoje życie pchnują. Moment. Moment! Dobra, tu się skryjemy. Dobra, wyjmij swoją ostrą, kosmiczną, erdiańską broń. Dobra, teraz już będzie łatwiej. Proszę bardzo. I po turecie. Dobra, teraz tam trzeba wbić. No to już będzie bez problemu.
Jest, ostatnia konsolka, pięknie. No, i teraz trzeba wrócić się. No, wiecie, spokojnie możemy to zrobić. No, więcej wrogów. Tam jeszcze jeden. Poszło. Takiego strzała dostał, a tamci to się jeszcze drą. Orgazmu dostali, no. Tak ostrego, że nie mogą przestać. Dobra. Oh yeah, jaki wyskok. Niczym taki ninja. O kurde. O, uciekaj przed tymi latającymi gównami. Oni niech się z tym użerają. Ale mnie się nie chce. Dobrze, dobrze. No, dobrze. Lepiej dla mnie. Te. Jak śmiałeś. Uciekam stąd. Kurde, oni mnie to zaraz zniszczą. Jak nie zrobię ze sobą porządku. Co za dziady. Rąbane. O, fajnie, jeszcze tego mi brakowało, no. Tego mi jeszcze brakowało. Ten, no, gdzie mamy iść? Teraz tutaj, tak? Dobra, wracamy, wracamy. O Boże, co ja przeżyłem. Dziwne, że jeszcze mi się to wszystko mieści na dysku. Dobrze, to najważniejsze. Okej. Już wracamy, O, skrzyneczki, no tego nie zauważyłem. Szczerze się przyznam. Te! Ale ja myślałem, że... Moment, dobrze, żeśmy w ogóle poszli? Przecież bardzo dobrze, to dziwne. Wyłoń mi stąd. No już jesteśmy tu na miejscu, tylko jakoś trzeba ich teraz ubić. Moment, z bazuki jeszcze możemy tu pocisnąć. Tak, z lekka. Dobrze, to nam starczy. Teraz mu wyślę taki promień, który go wysadzi w kawałeczki. Dobra. Tylko tyle mam zrobić, no. Ło. Taken the key and is already on her way to the vault. Hey, for me, take the bitch down. Wow. Kolejne zadanie. Steely found. Aha, i znowu muszę tam iść. Kurde. Dobra, minę sobie ich. Oni niech się tam bawią. My tylko po prostu mamy tam dotrzeć znowu do tego miejsca. Kurde, prosiłbym o jakiś pojazd, cokolwiek. Bo ja nie wyrobię w takim stanie, w jakim jestem. A mam już dość przebieżek. Gdzie to jest w ogóle? Aha. To mamy kawał drogi jeszcze do przejścia. Te, dlaczego mi się tu zrespili? Te, no uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj. O kurde, szybciej, szybciej, szybciej. Kurde, no porąbało ich, no porąbało. Dobra, zrespię sobie pojazda gdzieś tutaj. Jak znajdę. Moment, moment, moment. Dobra, bierz, 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 dobrze, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest, dobrze. O to chodziło. No. Ledwie, bardzo ledwie. Ale udało się. Kurde. Aha, i teraz uciekamy stąd. Tak? Wracamy się, jeżeli mam dobrze rozumieć. Bo chyba coś jednak nie tak zrobił. O, dobrze zrobiliśmy.
remember to use the commerce grid. I'm sure there's something helpful for you there, partner. Dobra, zamknij się. Jeśli możesz. Dobra, teraz tu. Aha, no to znamy już drogę. Częściowo. Nie, to jeszcze nie tutaj. Dobrze, szybciutko tam zajedziemy i zrobimy ten porządek. Dobra, zamknij tam mur. Tylko daj mi tu dojść. Dobrze. O to mi tylko chodzi. Rany. Daj, weźmy jakieś potka. Dobrze. I tutaj idziemy, tutaj. No co jest? Gdzie my mieliśmy iść? Nie no, geniusze z nas. To wielcy geniusze. Po prostu genius, genius. Na propsie. No tu mieliśmy. No kurde, blokuje cię jedna pieprzona skała. I co masz zrobić? No uciekać. Lol. Dobrze, dobrze. Jesteśmy tu na miejscu. Co nam to mam dać? Ostro się wciągnąłem tego Borderlandsa, trzeba mi przyznać, która godzina. Łohoho. Jest masakryczna godzina. No, już mnie znaleźli. A mnie się nie chce z nimi walczyć. Rozleniwiłem się. Dobra, czyli co mamy zrobić? Tak, tak, tak mamy zrobić. Okej, dobrze. Uciekliśmy im. Doskonale. Teraz tutaj. O kurde, co to za miejsce? Jakiś disk. The hourglass is on the last few grains of sand. You must reach the vault by any means necessary. We will not get another opportunity like this in your lifetime. Zamknij się w końcu. O kurde. Co do? O kurde. Jest. Jedno zabite. A gdzie drugie? Gdzie jest drugie? Tutaj. Kampi mi tu. No przeładuj tą broń. Zanim więcej tego gówna mi się nie pojawi. The fuck. Moment. Dobra, nie ma odwrotu. To już chyba jest ten czas. Kurde. Przecież z tym się nie będzie dało walczyć. Przecież to mnie będzie co chwilę ciachać. Gdzie jesteś? Taki mu mały damage bierze, to jest... Nie, masakra. O, przyjął na klatę. Moment. Ja tak nie pozwolę sobie. No kurde, będę w ciebie nawalał tyle, ile się da. Byle byś mi to zginęło. No, teraz już będzie po tobie. Poszło mi stąd. Teraz jeszcze tylko ciebie wykończyć. Lol, uciekło mi. Wystraszyło się. Jakby to powiedzieć. Co to tutaj mamy? Co to? Same syfy. Ale co mi to dało miejsce? Co ja mam tu robić? O kurde. Chyba za mną gdzieś coś jest. Ale co ja mam dalej robić? Jak dla mnie to jest chore. Chore miejsce. W życiu jeszcze nie byłem w takim miejscu w grze. Chociaż w grach RPG się zdarza. I to bardzo często, tylko nie w Borderlandsie. Tylko teraz co mamy właśnie robić? To jest najgorsze, że nie wiemy. O, zlikwidowaliśmy. Tak będziemy na ślepo trafiać, to są pierwsze levele. Aha, mamy na dół się tam udać, dobra. Lol, co tu robią reflektory?
Dziwne. Naprawdę... OP dziwne. Łoty! Chodź tu. Rozpadłeś się. Tu kolejny strażnik. Są strażnicy tej krypty. Następnego słyszę. Tylko trzeba pewnie będzie zejść niżej. I niżej. O kurde. Muszę uważać, abym naprawdę nie upadł za bardzo. Dobra, tutaj idziemy. Walić to wszystko inne. Idziemy. Po prostu idziemy na chama, jak się tylko da. O kurde. To jest pizu tych strażników. Aha, i z czym oni tak walczą? Podleciał wyżej. No, teraz to się boi. O, jak mi przykro. Jak mi przykro. Dobra, gdzie tak jeszcze nawalają te sery? Kombinują, jak tylko się da. Przestań się tak ruszać. Kurde, gdzie jeszcze tak mnie nawalają tutaj? Ostro. Poszło. Tarcze to mają naprawdę po cholerę. Dobra, nie ruszaj się. No patrz, musi się ruszać. O, jak mi przykro. Dobra, tu jeszcze. Tu mamy jeszcze bandytów na głowie. O, utknęliśmy. Ale jak się udało przebić. I co, i tu idziemy po prostu. Dobra, tego jeszcze tu strażnika wykończyć. No, to już będzie bez problemu. Fajnie, że dają dużo ekspa. O kurde, tam coś pewnie jest. Łohoho. Dobra, tak chcecie się bawić. Dobra, uciekaj, uciekaj im. Dobrze, na dół, na sam dół. No i doskonale, doskonale. O kurde. Kurde, no musiałaś spaść. Takaś nieudolna jest czasami już naprawdę i to dość poważnie. No i co z tego, żeś tyle kasy straciła? Bardzo mnie to interesuje, wiesz? O kurde, ale będzie gleba. Nie, muszę jakoś minąć tych dekli. Mnie się nie chce naprawdę już walczyć z nimi. Mam już naprawdę dość. Chcę już po prostu wolności. Dobra, tylko ich spotkamy, to od razu ucieczka. Dobrze. O to chodzi. No, tego skilla trzeba było też wyłączyć. To w ogóle nie było potrzebne i właśnie w ten sposób żeśmy zginęli. Razem z użyciem tego skilla. Gdzie ta droga nas prowadzi? Tą Steely mamy znaleźć. O, tu mamy drogę. Ciekawe, gdzie prowadzącą. Tam mamy jakiś wulkan. O kurde. Miejmy nadzieję, że to już będzie naprawdę koniec. Okej, tu widzę, że będzie mnóstwo strażników. Możemy się szykować na ostre cięcie głowy. Uciekaj, uciekaj. O kurde. Aż tak bardzo to nie bolą. Jakoś sobie miniemy ich, no. Damy radę. Tak czy inaczej. No odwal się ode mnie.
Taki siopę, to walcz ze mną. O kurde. Jest więcej tego gówna. Teraz to już trzeba się bać. O kurde, teraz będą ciąć. No. No, skill. Dobrze. O to chodzi. Ale gdzie jest droga? Dobra, zginiemy, trudno. To był nasz naprawdę pierwszy, najgorszy błąd. Dobra, oni nam tu pomogą. Przynajmniej się uporają z tym gównem. Dobrze, rozproszyli się. Oni przynajmniej się teraz skupili na tych strażnikach. Ja mam okazję się wyleczyć. To naprawdę szybko. Dobra, ale mapa, gdzie to mamy iść? Dobra. Czyli w tą stronę bardziej. Dajcie mi w końcu spokój. Powiedziałem już coś. Się nie będę powtarzać. Dobra, uciekamy im bez problemu. Co to jest dla mnie? Uciec od nich. Pikuś. Dobra, teraz to pewnie trzeba będzie tak przejść, bo tam drogi nie ma. A szykuje się naprawdę końcóweczka tej gry. Jeszcze troszeczkę. Ten nabarzek szybko nas tu niszczy. O kurde, uciekaj. Żebyś źle nie skończyła. This is it. The reason you're here. I guided you to this point and you've done so well. Know that you are ready for this. When the vault opens, brace yourself. I believe in you. You can do this. Dobrze, zrobię to. No, dobra, wskakuj tam. Dobra, i tu znowu będą oni kontra oni. A ja na tym skorzystam tylko. Dobra, nawalajcie sobie ile chcecie. Wielkie mi strachy na lachy. Jest, mamy kryptę. The contents of the vault are rightfully the property of the Atlas Corporation. But you... you belong to me. Co to jest? What the hell? The key works! Sergeant, get your team ready to go inside. Jaki motherfucker! Jak śmiałeś jeszcze w takie... Już po tobie, gamoniu. Gigantyczny gamoniu. Don't give up. This creature may be immortal in its own realm, but in this reality it cannot survive. O kurde. To już jest boss bossów. Kurde, zniszczę. Ej, przecież to coś zaraz mnie zniszczy. To tak szybko, że to nawet się nie rozejrze dobrze. Kurde, żeby mnie to tylko nie zniszczyło. Dobra, byleby to się paliło, byleby się to paliło. Ej, kurde, no bez jaj. Gdzie ja się mogę tak skryć fajnie? O, chyba tutaj mogę. Trzeba w niego nawalać tyle, ile się da, no. O, tam są jego kryty. O, coś... Właśnie to działa. No, dobra, jego łapki już są zniszczone. Ale pewnie będą mu odrastać. To się założy o to na 100%. Kurde, to będzie boss.
Na pół godziny. Nie ma co. O, odrzuciło mnie. Dużo mi i tak nie zrobiło. O, tam są jeszcze krytyki. To dobrze. To warto dziś wiedzieć. No o, co to było? To już było naprawdę. O, i odrosły mu łapcie. Teraz ciekawe, co będzie robić. Ło. Dobra. Tak kombinujesz. Ło kurde, nie zbliżaj się tak bardzo. Ło, widzisz? I tak potem masz. O kurde. To mnie coś właśnie typowo uszkadza. Skubany niszczyciel. Co mi to daje? 2 expa. Nieźle. Dobra, teraz cię mogę nawalać. Ile tylko mogę. Ło! A to co to miało być? Moment, jeszcze bym z tego tak odpalił. O, to powinno też zadać jakiś mocny damage. No i idzie. Pewnie. Tak, możemy w ciebie nawalać ile możemy. O, ale łapcie odrastają. Co mnie tu? Dobrze, szybko i sprawnie nam to idzie. O kurde. Żebyśmy tylko nie stracili życia. O kurde. A! The fuck, co to było? Ej nie, to już było naprawdę powalone. Muszę uważać teraz. Szybciej, musimy użyć potki. Dobrze, pudło. Odczekamy chwilę. Dobra, nawalamy. Nie ma czasu. Giniesz w końcu. Z tej broni na pewno. Strzelamy z tej broni do końca. O! Jebło. Kończymy z tobą. Ty jesteś ostatnim bossem. I żadnym niepowtarzalnym. Zniszczymy cię, spokojnie. I ja i moi widzowie cię zniszczą. Dobrze, skończ. Dobrze. I już po tobie. Jeżeli to tak ma się dziać do końca, to ja już wygrałem to. O. Co to w ogóle? Ej, the fuck? Ej, co to kombinuje teraz? Oh shit, the fucka. Teraz mamy problem, i to większy.
my się nie damy, nie. O kurde, nie. Ej, żartujesz sobie chyba. Żartujesz. Ej, nie. To dziwadło sobie chyba żartuje. Nie. To zginiesz. Uff. Kurde, nie. To jest tylko moment i zginę. Że nic z tym nie zrobię. Dobra, o, ucieczka, ucieczka. Od masek trzeba uciekać. No. A. Ja pierdzielę. Jaki motherfucker. Typowy. Dobra. Tu jeszcze jedna maska. Już, już kończę z tobą. To jest typowy niszczyciel. I nikt nie zaprzeczy. O, już po tobie. Skończymy z tobą. I jeszcze trochę, już niewiele. No, musisz w końcu dostać już taki obfity damage. Dobra, pudło. Nie, nieważne, nie będziemy tak się bawić. O. Może tak się pobawimy jeszcze. Ale ta bazooka to też jakoś dużo nie robi. A żebyśmy postrzelali tak różnorodnie. Okej, dobra, starczy. Teraz z tego i no. Cofka. Pięknie. Teraz to już powinna się rozścieczyć i to porządnie. O, o. Pudło. A i tak mogę mu zadawać jeszcze damage. No już po tobie. Koniec. Koniec z tobą. No już proszę, jest po tobie, no. Gińże. BAM! Po tobie! Koniec świata! I co teraz? You opened the vault. I'm sorry, I couldn't warn you about what was in it. But for you to be there to stop it, it couldn't have unfolded any other way. You did well, and your actions haven't gone unrewarded. The key won't open the vault for another 200 years, but I'm sure Tanis will pay you quite the fortune for it. Now go. I'll be watching. I to już właściwie powinien być koniec. Borderlandsa. A jak dudni! Check me out. Oh, come on. Get down. The fuck? Ale dobry trolling na koniec po tym wszystkim. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnej serii. Ostatni odcinek. Nie wiem, czy go podzielić na dwie części, czy wysłać w całości. W sumie jak tam chcecie, ale macie ostatni odcinek z Borderlandsa. Miałem już tej serii troszeczkę już dość, bo zbyt długo ją ciągnąłem. I co by tu powiedzieć? Przygodówka w trybie koopa, niestety nie nagrywałem, szkoda, żałuję szczerze mówiąc, ale single player też był dobry. Trzeba przyznać, naprawdę jedynka
niczym się nie różni od dwójki tym, że jest fabuła, graficznie nieco polepszona, plus jakieś inne bronie, ale to wszystko właśnie odzwierciedlało jedynkę od dwójki i czekamy na trzecią część Borderlandsa. Miejmy nadzieję, że wyjdzie, bo chciałbym się dowiedzieć, jak to się potem wszystko łączy, ta jedynka i dwójka z tą trójką, która niby może wyjść, może nie wyjść. Nie znam jeszcze plotek. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnej serii z Borderlandsa. Naprawdę ocena dla tej gry ode mnie to jest 10, bomba, naprawdę rewelacja, przeżyłem coś niesamowitego, 30 zł, a gra sprawiła mi wielką frajdę. I to chyba by było na tyle, nie chcę się tutaj rozgadywać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie całej serii jeszcze raz, dziękuję za intro, które zrobił dla mnie ten, który jest w opisie od całej serii Borderlandsa. I to by było na tyle. Jeszcze bym posłuchał chwilę muzyki, bo tutaj leci naprawdę niezła muzyczka, poprawiająca mi klimat. Ale pożegnamy się już w następnej serii, która być może będzie podobną do tej, być może nie. Może to będzie jakiś inny rodzaj gry. Tak czy inaczej, jeżeli wam się spodobał ostatni odcinek, jak i cała seria, wyraźcie swoją opinię w komentarzu, oceńcie i zasubskrybujcie. Trzymajcie się, na razie, yo! O, coś tu się jeszcze dzieje. Me gusta. O, mam jakiś klucz. O, ile kapuchy. Tyle kapuchy, ile raduchy. I co teraz? Co ja mam teraz zrobić? To jeszcze mamy iść. A gdzie ta misja? Raz Commons West. Ło, w pizdu. A no tak. Zapomniałem, że jeszcze trzeba będzie oddać jej ten klucz. Dobrze, to będzie nasze Rust Commons. Jakie Rust Commons? West. Żebym się nie pomylił. Rust Commons West. Oddamy ten kluczyk i już naprawdę pożegnamy się. No naprawdę coś niezwykłego przeżyłem. Oceniłem już oczywiście całego Borderlandsa, tylko jeszcze oddamy ten klucz. Bierz to wszystko. Jedziesz tam gdzie trzeba. I do naszej Tanis. Ło, ale nas skała blokowała. Ale powiem wam, sam epicki boss finału, niszczyciel, naprawdę pokazał tutaj wszystko. Wystarczająco dużo emocji i epickości. Jak zresztą każda inna gra, więc tutaj nie ma czym się tutaj nawet różnić. Ptaszki, kurde, dajcie mi spokój. Ło, ło, ło. Jedź tam, dobrze. Oddamy tą misję i skończymy odcinek finalny. Już niedaleko, niebawem oddamy jej ten klucz. Cały. I skończą się już przygody. Yeah. Dobra, teraz tutaj. Dziwne, że się tu jeszcze przecisnęła. Okej. Aha. Ty, chyba nam się szybciej skill ładuje. Nie jestem pewny. Dobra, już jesteśmy u niej. Zarąbiście. Masz tu. Okej, dobrze. Tym razem się już pożegnamy. Już jakby na stałe w tej serii. Są jeszcze dodatki do Borderlandsa.
I zastanawiam się, czy by ich też nie nagrać. Napiszcie mi w komentarzu naprawdę, bo nie jestem pewny, czy poświęcić się dla was, żeby jeszcze nagrać to, czy lepiej sobie już dać spokój. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.